nie zwalniają pracy przy budowie dwóch potężnych inwestycji komunikacyjnych na północy Krakowa. W związku z tym nieuniknione są utrudnienia w ruchu. Zarówno na 29 listopada, jak i budowie linii tramwajowej na Górkę Narodową pojawią się zmiany istotne dla kierowców. Na rozbudowywanej alei 29 listopada zmiana w organizacji ruchu dotyczy skrzyżowania z Lublańską. Drogowcy budują tam kanał burzowy i przenoszą się z pracami na jezdnię północną ulicy Lublańskiej. Zajmą jeden z dwóch lewoskrętów z Lublańskiej w 29 listopada w kierunku centrum. Zmiana ta wejdzie w życie 13 października i potrwa około miesiąca. Skoro już jesteśmy na 29 listopada, to przenieśmy się nieco bardziej na północ. Warto zauważyć, że na finiszu są prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ulicą Siewną. Prawie gotowa jest północna połowa wiaduktu. Przenosimy się na teren budowy krakowskiego szybkiego tramwaju z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową. Tu zmiany na skrzyżowaniu Mackiewicza-Siewna-Pachońskiego. Dotychczasowe rondo stanie się zwykłym skrzyżowaniem z pierwszeństwem ulicy Mackiewicza w kierunku na północ. Do tego ulica Siewna stanie się jednokierunkowa także na północ. Za to ruch wróci na Pachońskiego. Pojedziemy w jedną stronę od Górnickiego do Mackiewicza. To będzie też objazd jednokierunkowej Siewnej. Tak będziemy jeździć od 11 października.